Cześć Artur. Cześć. Powiedz, co ostatnio czytałeś? No właśnie zaskoczę Cię, bo wiem, że na to pytanie ludzie przeważnie odpowiadają jakimiś książkami branżowymi, a tak się składa, że ja, ku swojej oczywiście wielkiej radości, nie przeczytałem od pół roku poza własną, przy korekcie, żadnej branżowej książki, więc nie wiem, czy mogę do końca polecić coś z tego tytułu, natomiast pozwolę sobie w takim razie na to. Bardzo gorąco polecam książkę Ku Klux Klan, Tu mieszka miłość. To jest ostatni. Widzę po Twoich oczach, że trochę Cię zdziwiło. No, dosyć mocno, tak. Tak, ostatnio mam taką fazę na reportaże. Mam także lawiruję między fikcją a reportażami. Ostatnio lecę po prostu po ofercie wydawnictwa Czarnego jedną obrzydliwość za kolejną. I spośród tych obrzydliwości najnowszą jest właśnie historia Ku Klux Klanu. Po części trochę marketingowa, bo ona bardzo fajnie pokazuje ewolucję tego, jakby to powiedzieć, zjawiska w miarę eufemistycznie, w kierunku czegoś, co może być akceptowalne społecznie. Czyli wiesz, od czegoś, co było, gdzie lincz był na porządku dziennym, nikt tego nie ścigał i ta organizacja zajmowała się głównie rozbojem, wiesz, morderstwami i tak dalej, po dzisiejszą wersję, która jest mocno wypijarowana i próbuje, wiesz, podpinać się pod wartości typu rodzina, ojczyzna, patriotyzm i tym podobne elementy. Bardzo dobra książka, która pokazuje to zjawisko przekrojowo, historycznie i w ogóle na tle tego, jak wyglądają, działają i myślą Amerykanie. Nie zdawałem sobie sprawy z potęgi tego zjawiska, jego wpływu na amerykańską kulturę przed lekturą tej książki. I generalnie każdemu polecam, tak już wracając do głównego wątku, żeby się odchamić w sumie od tych książek marketingowych, no bo ile można czytać jakichś poradników, tym podobnych rzeczy. Myślę, że sporo inspiracji można znaleźć też w takich źródłach. No to bardzo Ci dziękuję za te rekomendacje, dlatego że czasami rzeczywiście słuchacze zgłaszają taką wątpliwość, jak to możliwe, że wszyscy goście czytają książki o biznesie marketingowej i tak dalej. No oczywiście czytają też inne, tylko ja zwykle uprzedzam i proszę gości o to, żeby właśnie skupili się na tych biznesowych, bo no, to jest związane z tematyką podcastu, ale bardzo fajnie, że jest też taka odskocznia. A skoro wspomniałeś o kulturze amerykańskiej, o tym, jak tam się na różne rzeczy patrzy, no to dzisiaj też trochę będziemy w czasie rozmowy zahaczać o te tematy, dlatego że pretekstem właściwie do tego naszego dzisiejszego spotkania jest, mam to tutaj wydrukowane na papierze, jest taki post Marka Zuckerberga, który ukazał się 12 stycznia 2018, dosyć długi, jak to często u niego bywa, w którym on pisze o zmianach na Facebooku. I te zmiany na Facebooku dotyczą nie tylko Amerykanów i nie tylko Marka Zuckerberga, ale całego świata. Tak to jest, że gość sobie napisze posta i nagle cały marketingowy świat zaczyna się trząść. No ostatnio CD Projekt puścił tylko na koncie Cyberpunka jedno bip i już akcje skoczyły na wszystkich możliwych kierunkach, więc to jest powszechne zjawisko. Tak jest. No i prawda jest taka, że ma Mark Zuckerberg taką władzę i takie możliwości, że rzeczywiście jak on coś napisze, no to wszyscy czytają to z wielką uwagą, interpretują to na różne sposoby. I chciałem pogadać z tobą dzisiaj o tych zmianach, które na Facebooku zachodzą, no bo post był w połowie stycznia, natomiast to jest proces, który oczywiście nie dzieje się z dnia na dzień. I główne przesłanie tego nowego kierunku, w którym Facebook chce zmierzać, to jest budowanie więzi międzyludzkich, budowanie społeczności, to jest nacisk na kontakty między osobami. I Facebook nawet kosztem tego, że ludzie będą tam spędzać trochę mniej czasu i kosztem tego, że być może to się przełoży, to już się przełożyło na jakiś delikatny spadek cen akcji Facebooka, to Facebook twierdzi, że ludzie są szczęśliwi, kiedy komunikują się między sobą i w związku z tym chce pomóc w budowaniu, jak oni to nazywają, znaczących relacji społecznych. Co to znaczy w praktyce dla firm, które z Facebooka korzystają jako z kanału dotarcia do potencjalnych klientów? To jest bardzo skomplikowane pytanie i pozwolę sobie je poszatkować na kilka wątków. Więc pierwszy wątek jest sam w sobie dotyczący zmian na Facebooku. I powiem tak, że ja bym nie panikował. W ogóle chcę to już wyrazić na samym wstępie, bo to mogłoby być jednocześnie podsumowanie naszej rozmowy, ale jeżeli ktoś właśnie włącza z uwagi na te zmiany i chce w miarę szybko się dowiedzieć, to powiem, że ja bym nie panikował, ani paradoksalnie nie szukałbym już teraz elementów zmiany algorytmu. Dlatego, że to jest pewien proces, który obejmie, jak sam Zuckerberg zapowiada w tym poście zresztą i kolejnych, bo on od tego czasu już kilka sprostowań w ogóle z uwagi na szum medialny opublikował, to jest pewien proces, który będzie trwał. Na początek zmiany dotkną newsfeeda, później mają dotknąć także innych produktów. W ogóle w tle przecież odbyła się bardzo duża aktualizacja algorytmu Instagrama,
który jest totalnie przykryty przez temat Facebooka, a zmiany, które tam idą, są dużo bardziej drastyczne, jak na przykład eliminowanie zbyt popularnych hashtagów, czy również jednowyrazowych, czy jednoemotikonkowych komentarzy. Więc to jest zapowiedź pewnych większych zmian. I myślę, że doniosłość tego wydarzenia jest przede wszystkim zbudowana z dwóch rzeczy. Po pierwsze właśnie, że po raz pierwszy mam do czynienia z tak dużą systemową zmianą, czyli że Facebook chce zająć się wszystkimi swoimi produktami, można tak powiedzieć, po kolei. A po drugie, myślę, że to wynika z faktu, jak jasno jest to komunikowane, wiesz. Bo ja sobie ostatnio robiłem, bo szykuję się zresztą na wystąpienie na konferencji na jutro, w chwili, gdy to nagrywamy, dokładnie o tym temacie, o którym rozmawiamy. I prześledziłem sobie wszystkie historyczne komunikaty Facebooka o zmianach, które zachodziły, bo umówmy się, algorytm jest zmieniany na bieżąco. I to od dobrych kilku lat i Facebook Zuckerberga ustami, tudzież postami czy innymi elementami publikuje te informacje również na bieżąco od 2012 roku, później 14, 15 i bo to były zmiany typu usuwanie znaczenia i zasięgów postów czysto tekstowych po tym jak marki się zorientowały, że one mają większe zasięgi niż inne, walka z clickbaitami i tym podobnymi elementami, prawda? To odpięcie domen od niedawna i potrzeba ich weryfikowania w menedżerze firmy. Tylko że zawsze to było komunikowane takimi pięknymi, okrągłymi, PR-owymi zdaniami. Na zasadzie w trosce, najwyższe dobro użytkowników, jakość relacji i tak dalej. Tym razem również tego nie zabrakło, bo to jest Zuckerberg. On ma taki styl komunikacji ze światem. Natomiast zawsze, wiesz, zawsze trochę cukruje. Dobry suchar, aż muszę się napić kawy w tym momencie. Trochę pocukrował oczywiście, ale poza tym, jak nigdy wprost zostało powiedziane, po pierwsze, jesteśmy gotowi na odpływ użytkowników, jesteśmy gotowi na mniej czasu przy fejsie, choć do tej pory wszystko wydawałoby się, że zmierza do tego, żebyś to właśnie spoza Facebooka właściwie nie wychodził. No bo są przecież ludzie, dla których Facebook to jest internet i tyle, bo mają tam wszystko, informacje, wideo, newsy, rodzina, tym podobne elementy. A po drugie właśnie, Facebook wprost jakby mówi, że nie ma pomysłu, jak my jako marketerzy, tudzież reprezentanci firm, możemy sobie z tym poradzić. W sensie do tej pory zawsze były podawane jakieś wskazówki, teraz nawet na zamkniętych facebookowych webinarach, poza omówieniem jakichś algorytmów dla wydawców na przykład, bo takie spotkanie niedawno miało miejsce, to nie ma jakichś gotowych recept typu róbcie to i to. Więc na pewno te zmiany będą dużo, daleko idące. Na pewno zasięgi spadną. I to spadną drastycznie. Gdybym miał się podzielić taką swoją osobistą refleksją, to myślę, że to ma bardzo duży związek z tym newsem, który również przeszedł mocno przez branżę parę miesięcy temu. Na pewno, Marku, pamiętasz, że była rozmowa o tym, że Facebook planuje wyciąć wszystkie posty organiczne firm z algorytmu, z głównego newsfeeda i tak przesunąć się do jakiejś osobnej strony. Nie wiem, czy wiesz, ja już widziałem, mam nawet screeny z aplikacji Facebooka właśnie z takim podziałem na Pages Feed, Groups Feed i tak dalej, bo Facebook ma kilkadziesiąt wersji aplikacji, on na bieżąco na różnych rynkach testuje różne rozwiązania. I moim takim założeniem, choć dość ryzykownym, jest to, że Facebook stwierdził, ok, tego się ludzie strasznie wystraszyli, bo jak pamiętasz, reakcja była bardzo negatywna wówczas, więc my im to wprowadzimy starą, dobrą polityczną metodą po kawałku. Czyli w tej chwili tak nam obetną zasięgi organiczne do poziomu kilku procent czy procenta, że jak ci już zabiorą posty organiczne z newsfeeda, to nie zrobi ci żadnej różnicy, bo nikt tego praktycznie nie będzie widział. Więc podsumowując, te zmiany będą na pewno duże i znaczące. One, myślę, jeszcze nie weszły, szczerze mówiąc, globalnie. Dopiero to odczujemy. Ludzie teraz panikują i wszędzie szukają winnego w zmianie algorytmu. Natomiast czy to aż tak drastycznie zmieni sposób, w jaki ludzie korzystają z Facebooka? Nie. Raczej konsekwencją będzie wymuszenie pewnych ruchów, jak grupy, reklamy czy inne tematy, których pewnie zaraz będziemy nawiązywali. Ja myślę, że rzeczywiście niekoniecznie zmieni to sposób, w jaki ludzie, w sensie użytkownicy, korzystają z Facebooka, no ale w przypadku marketerów pojawiają się takie określenia jak Facebook Armageddon, jak Facebook Zero, że to jest tak naprawdę zupełnie nowy początek w jakości Facebooka i rzeczywiście my możemy tego nie zauważyć z dnia na dzień, bo to nie jest tak, że wczoraj było inaczej, bach, od dzisiaj mamy inaczej. Prawdą jest to, co mówisz, że Facebook na różnych rynkach testuje różne rozwiązania i wprowadza je stopniowo. One gdzieś tam się pojawiają w jakimś zakresie, potem pojawiają się na większą skalę, czasem trochę zmodyfikowane, więc to się wszystko tak trochę rozmywa, ale biorąc pod uwagę to, co wiemy, te posty, które się pojawiły, to mówisz, Facebook nie daje nam gotowych rozwiązań, co powinniśmy robić jako właściciele firm, przedsiębiorcy, marketerzy, żeby docierać do naszych odbiorców. No ale
Facebook nam nie daje, natomiast wiadomo, że Polacy są kreatywni, więc na pewno już jakieś pomysły się pojawiły. Co z twojego punktu widzenia wydaje się takim najbardziej obiecującym kierunkiem, żeby dalej korzystać z Facebooka do celów biznesowych? To jest bardzo dobre pytanie. Już się po kolei do tego odniosę. Źle powiedziałem, że Facebook nie daje żadnej wskazówki. Facebook daje jedną wskazówkę, tylko taką, że boki zrywać w tym momencie. Mianowicie Facebook mówi, jeżeli chcecie być zauważani i dalej oglądani przez swoich fanów czy obserwujących, zachęćcie ich do skorzystania z opcji wyświetlaj najpierw. To jest taka chwila, żeby człowiek się po drugiej stronie ewentualnie zaśmiał w samochodzie, więc minuta ciszy. Bo być może kojarzysz, że w formie łańcuszka tak naprawdę prośba o dołączanie do wyświetlania najpierw to kursuje na Facebooku od dobrych kilku lat, od pierwszych uciętych zasięgów, bo to już przecież nie jest pierwsza tego typu sytuacja. I mnie właśnie skłania do refleksji nad tym, jak poważne będą te zmiany, to, że właśnie sam Facebook sugeruje rozwiązania, z których wie, że korzysta znikomy procent użytkowników. Natomiast jeżeli miałbym taką radę udzielić, to na pewno właśnie teraz skupiłbym się na tym, żeby zachęcać do tego użytkowników, bo zawsze jakiś procent się na to zdecyduje. Natomiast rzeczą, o której bardzo niewiele osób wie, jest to, że wyświetlaj najpierw ma swoje limity. Nie pamiętam już dokładnie, czy 20, czy 50, ale istnieje górny limit stron, który możesz... Ja słyszałem, że 30, no ale to jest gdzieś tam w tej granicy. W każdym razie w tych granicach jest górny limit, wyświetlaj najpierw, bo inaczej musiałby powstać jakiś nadalgorytm, który dotyczyłby tylko tych stron, które wyświetlasz najpierw, więc mijałby się z celem. Póki co tych prośb nie ma jeszcze strasznie dużo, natomiast one się zaczną za parę tygodni. I w tym momencie pewnie ludzie już, wiesz, będą mieli tego tak dosyć, że będą reagowali wrogością na każdy tego typu komunikat. Lepiej więc być w tej forpoczcie zmian i ewentualnie zmieścić się w czyjejś pierwszej 20, 30 czy 50, co już niestety dokładnie nie pamiętam. I to jest jedyna rekomendacja, jakiej Facebook jawnie udziela. Natomiast dalej to raczej mówi, czego należałoby unikać i z tego możemy wnioskować, co należałoby robić. I tu się pojawia ten wątek, o którym powiedziałeś, czyli meaningful conversations. Co to znaczy? To znaczy, że główny fokus Facebooka jest po pierwsze oczywiście na interakcje między profilami prywatnymi, ponieważ postów marek jest za dużo. I rzeczywiście scrollując newsfeeda, to widzimy praktycznie same jakieś strony, a rzadko kiedy przebijają się osoby, jest ich coraz mniej, są to ciągle te same bardzo aktywne osoby i tak dalej. A po drugie, fokus będzie na to, jakiego rodzaju są to interakcje. Czyli przede wszystkim ponownie jest, jakby to powiedzieć, wyniesiony na piedestał komentarz. Natomiast nie komentarz dowolny, w sensie serduszko, gif, jeden wyraz typu fajne i tak dalej, tylko przede wszystkim mają zmiany iść w tym kierunku, że Facebook będzie wyławiał i doceniał te profile, marek i tak dalej, które mają po pierwsze długie komentarze, czyli jakieś kilkuzdaniowe na przykład, a po drugie dużo komentarzy między ludźmi, czyli tych takich piętrowych, gdzie ktoś odpowiada na czyjś komentarz i tym podobne elementy. Natomiast to nie oznacza, bo chciałbym to też bardzo mocno podkreślić, bo dużo osób wczytując się w ten komunikat Zuckerberga lub jego analizy mówi, że okej, to od tej pory w ogóle interakcje typu lajki, udostępnienia i tak dalej przestają mieć znaczenie. To nie jest prawda. Na zamkniętym webinarze dla wydawców Facebook mówi, że jak najbardziej liczba lajków, liczba share'ów, liczba komentarzy dalej będzie istotnym elementem algorytmu. Natomiast takimi, które będą sprawiały, że jeden profil będzie wyżej bądź niżej oceniany, będzie właśnie jakość tychże komentarzy i interakcji. Czyli nie wystarczy mieć zaangażowanego profilu, choć to nie oznacza, że profil, który jest po prostu angażujący, ma dużo prostych komentarzy, nagle spadnie na łeb na szyję. Więc to nie jest aż tak ostra zmiana, jak ludziom się wydaje. Przynajmniej nie w tym pierwszym zakresie. Natomiast na pewno będzie tak, że trzeba będzie po pierwsze wymuszać w jakiś sposób, jeszcze nikt naprawdę nie wie jak, te komentarze piętrowe oraz bardziej skomplikowane, więc to jest tak naprawdę krok ku temu, żeby wyciąć wszystkie tak zwane engagement baity, czyli moje ulubione posty typu czy u was też piątek, napiszcie w komentarzu tak, jeżeli rzeczywiście nim jest, albo mBank czy inny bank pyta cię, co wolisz, kuriera czy paczkomaty. Jedyną właściwą odpowiedzią jest, co cię to obchodzi w tym momencie, nie? Więc tak to wygląda i ja zawsze się śmieję, że kto jest winny tym zmianom, to nie jest Facebook, tylko my. W sensie, gdybyśmy nie wymyślali tego typu treści, których celem jest, są szybkie skoki zasięgu i tak dalej, to Facebook nie musiałby im przeciwdziałać.
gdyby marketerzy nie postowali, wiesz, po 20 razy dziennie, czy media po 40 razy dziennie w pogoni za dotarciem, to Facebook też nie musiałby ograniczać tych zasięgów. Wiadomo, że on ma swoje cele biznesowe i że to nie jest tak słodko, że chodzi tylko o użytkowników i ich dobro, tylko chodzi o hajs z reklam. Umówmy się. Natomiast no to jest jeden z elementów. Dlatego jak będziemy za chwilę rozmawiali również o tym, jak działać, to są inne miejsca, które możemy uderzyć. Grupy, stories i tak dalej. Natomiast je również możemy zepsuć. Jak Facebook zauważy, że teraz kierujemy się na grupy i zaczniemy z nich korzystać jak z fanpage'y, czyli będzie tam pełno głupot i z takiego śmieciokontentu, to zasięg grupom też obecnie. No i prawda jest taka, że grupy też wcale nie są lekiem na całe zło, dlatego że też Facebook mówił o tym, że ten nowy sposób podejścia do treści będzie odnosił się właśnie do treści, nie do tego, że to jest treść publikowana przez fanpage, tylko po prostu, jeżeli ta treść nie angażuje, nie powoduje, że ludzie zaczynają ze sobą dyskutować, no to znaczy, że to jest kiepska treść, po prostu. Czy ona jest z grupy, czy ona jest z fanpage'a, to nie ma większego znaczenia. Podobnie z profilem prywatnym. Tak, tak. Jest w tych zmianach jest w tych zmianach jeszcze jedna rzecz, myślę, dość istotna. Od pewnego czasu, od dłuższego czasu mówiło się o tym, że wideo, że tam do 2020 roku w ogóle 90% całej treści w internecie konsumowanej czy więcej to będzie wideo. A tutaj Facebook trochę się od tego wideo dystansuje. To znaczy mówi wideo na żywo, owszem, ono ma większe zasięgi, jeżeli oczywiście angażuje. No zwykle jest tak, że angażuje, bo jeżeli ludzie oglądają na żywo, ten prowadzący ich o coś pyta, oni odpowiadają, no to ta interakcja jest. Ale też pojawiły się takie informacje ze strony Facebooka właśnie, że takie oglądanie wideo to jest bierne spędzanie czasu i to nie jest coś, co z punktu widzenia Marka Zuckerberga i jego kolegów jest wartościową interakcją. Więc czy to znaczy, że wrzucanie wideo na Facebooka no, ma mniej sensu niż do tej pory? Czy to znaczy, że Facebook przestał się ścigać z YouTube'em, jeżeli chodzi o tę formę przekazu? Nie sądzę. Czy to się ponownie sprowadza do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą? Zacznę od wątku live. Rzeczywiście drugą obok wyświetlaj najpierw rzeczą, którą Facebook sugeruje, jest robienie więcej transmisji live. Więc ja się nie mogę doczekać, jak będę wchodził na Facebooka i widział 15 live'ów z rzędu i wymiotował tym po chwili. Więc tak to się oczywiście skończy. To nie ma się co oszukiwać, tak właśnie będzie. Trzeba się na to przygotować. Natomiast to właśnie pokazuje, że te wszystkie zmiany nie są takie zero-jedynkowe, że to nie jest teraz tak, że profile, które nagle przestaną działać tak, jak działały do tej pory, czyli wymuszać komentarze i budować duże zasięgi, przestaną być całkowicie widoczne i live'y są tego doskonałym przykładem. Ja sobie nie wyobrażam na live'ach wielopiętrowych, skomplikowanych dyskusji, bo natura interakcji podczas takich wideo jest inna. Po prostu ludzie spontanicznie dzielą się jakąś szybką myślą, witają między sobą, czasami się wyzywają, buksują i tak dalej. Bywa oczywiście różnie, natomiast to są krótkie komunikaty. Wydaje mi się osobiście, że te zmiany algorytmu interakcji pod postami wideo będą dotyczyć najmniej. Mówimy o tym wideo live cały czas w tym momencie. Dlatego właśnie, że Facebook nie będzie w stanie traktować jednakowo interakcji pod statycznym wideo zamieszczonym wcześniej czy postem, a pod takim wideo promocyjnym live. Więc to oznacza, że sama ilość, sam wolumen komentarzy, lajków czy udostępnień dalej będzie istotnym czynnikiem. I to nas prowadzi do tego, co powiedziałeś chwilę wcześniej, czyli te, nazwijmy to, bierne konsumowanie Facebooka. Bo rzeczywiście jest tak, że o ile liczba użytkowników rośnie, to oczywiście jest to zależne od grupy wiekowej, natomiast generalnie rośnie, o tyle spada liczba postów. I te wszystkie zmiany, które na Facebooku ostatnio widzimy, czyli wymuszanie typu dzisiaj dzień konia, opublikuj jaka jest twoje ulubione umaszczenie, nie? Te wszystkie pytania, które zaczęły się na profilu pojawiać, typu jakim rodzajem serwetki jesteś, podziel się ze znajomymi, czy coś, co widziałem dosłownie godzinę temu, czyli że teraz Facebook pozwoli publikować listy. Super, będę codziennie wrzucał swoją listę zadań, zobaczcie jaki mam zapierdziel w tym momencie. Nie? No, tym podobne elementy, te wszystkie możliwości mają za zadanie pozwolić ci częściej i zachęcić cię do częstszego publikowania. Dlatego ja myślę, że jednym ze sposobów na fajną komunikację i takim produktem, któremu Facebook w kolejności, czy jako następnym w kolejności się mocno zajmie, będą stories.
zwróć uwagę, że pojawia się bardzo dużo stories pod wydarzeniami i teraz Facebook nawet wysyła ci powiadomienia, że hej, dołączyłeś do wydarzenia, to może opublikuj coś na jego temat. Pojawiają się stories w grupach. Duża część fanpage'y ma już odpalone własne stories. Jest już w końcu opcja integrowania stories z Instagrama z Facebookiem. Na bank wkrótce będzie się integrować z Messengerem i WhatsAppem również. I o ile właśnie, już nie pamiętam gdzie dokładnie, przepraszam, ale czytałem o tym, że o ile liczba postów generalnie spada, o tyle liczba stories rośnie. Czyli ten format się przyjął. To nie jest tak, że Facebook ubije Snapchata, powie haha, wygrałem i teraz to wyłączy. Tylko dalej będzie to rozwijał, bo użytkownikom to się realnie podoba. Więc zakładam, że gdybym miał zasugerować na przykład przyjrzenie się, w jaki sposób mógłbym zaistnieć w jakimś kanale facebookowym z jego całego ekosystemu, to byłoby to znalezienie sposobu na stories, bo wydaje mi się, że to, że teraz ten stary ticker został zastąpiony podsumowaniem najnowszych relacji twoich znajomych i tak dalej, tam się zaczną stopniowo coraz częściej pojawiać również relacje stron, grup i tym podobnych elementów i to może być jakiś sposób na walkę z algorytmem. Aczkolwiek jeszcze nie do końca wiadomo, jak tam tę całą oglądalność mierzyć w tym momencie. Więc nie wiem, czy to odpowiada do końca na twoje pytanie, ale wydaje mi się, że po części tak. W tym sensie, że nie wydaje mi się, żeby z dnia na dzień wrzucanie wideo, które będzie po prostu angażowało chociażby gołymi lajkami, serduszkami czy tak dalej, nagle przestało mieć całkowicie znaczenie i sprawiło, że twój fanpage będzie w ogonie. Nie, to raczej to, że nie będziesz umiał na podstawie tej liczby wyświetleń zbudować jeszcze tych tak zwanych znaczących interakcji, sprawi, że po prostu będziesz niżej na przykład niż, nie wiem, post blogera, pod którym będzie wielowątkowa dyskusja. Natomiast to nie oznacza, że to cię ubije absolutnie i od razu. Mam taki bardzo fundamentalny problem związany z tymi zmianami Facebooka. To znaczy taki, że w tej chwili wszyscy zastanawiają się, co będzie, kombinują, szukają nowych form, zastanawiają się, jak sprawić, żeby użytkownicy między sobą zaczęli wchodzić w interakcje i prowadzić rozbudowane dyskusje. Tylko jak to się, kurczę, ma do biznesu? To znaczy, wiesz, no moja firma jest po to, żeby zarabiać pieniądze, tak jak cała masa innych firm. I moim celem nie jest stymulowanie dyskusji na Facebooku. Pytanie brzmi, na ile zaangażowanie czasu, energii, pieniędzy w to, że ja będę stymulował dyskusję na Facebooku, może się przełożyć na mój biznes. Może w ogóle wdawanie się w jakieś tutaj intelektualne rozrywki pod tytułem wymyślę sposób na ogranie algorytmu Facebooka nie ma sensu. Może w tym momencie już w ogóle sobie odpuścić organiczne zasięgi i uznać, że Facebook jest tylko i wyłącznie słupem ogłoszeniowym, gdzie jak zapłacę, to mam, jak nie zapłacę, to nie mam. To jest doskonałe pytanie. Krzysztof, kolejne, Marek, to masz szczęście do dobrych pytań. Dziękuję, wiesz, jak mam dobrych gości, to zawsze mnie inspirują, także dziękuję. Okej, okay, posukurowaliśmy sobie niczym Mark Zuckerberg. Znaczy, Marek to nie jest przypadek, że obydwoje macie takie talenty. W każdym razie ja ci powiem na przykładzie, jestem trochę skrzywiony, bo jestem osobą, której głównym zainteresowaniem jest reklama PPC w social media, przede wszystkim właśnie reklama na Facebooku, więc mogę rozumieć, że moja niechęć bądź dystans do czystej komunikacji może wynikać z faktu, że jestem gościem wynikowym, tak? Włożyłem tyle, są kliknięcia, tym podobne elementy. Natomiast powiem tak, ja się absolutnie zgadzam z faktem, że nie każdy musi się bawić w generowanie interakcji, bo to zależy od tego, jaki masz rodzaj biznesu. Jeżeli jesteś lokalną kawiarnią, która, wiesz, promuje się organizując wydarzenia, zapraszając gości, robiąc jakieś wykłady, mam tutaj w Toruniu, gdzie jeszcze póki co mieszkam, kilka takich przykładów, to pewnie własna grupa, regularne stories, te inne elementy, o których możemy zaraz porozmawiać, boty w messengerach, które będą nawiązywały komunikację, czyli ten cały aspekt właśnie budowania relacji na pewno będzie istotny. Natomiast są takie biznesy, które tego absolutnie nie potrzebują. Podam to na przykładzie. Bardzo często pracuję z branżą deweloperską. Więc pchamy mieszkania, inwestycje, wiesz, jeden deweloper od drugiego różni się przeważnie nazwą osiedla oraz tym, czy, jak bardzo ściemnia w kontekście tego, jak blisko jest do centrum, prawda? Na przykład w Warszawie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, zawsze jest 20 minut do centrum, z dowolnej części Warszawy. Zawsze tylko brakuje takiego dopisku, że chyba helikopterem. Wiesz, to wszystko idzie w dobrą Jasne. Stronę. Widziałem bardzo niedawno taki program dotyczący planów Ubera, gdzie oni planują właśnie autonomiczne taksówki powietrzne, więc rzeczywiście było porównanie, że jadąc taksówką z lotniska do centrum, no to jedziesz 1,5 godziny, a Uber Air cię tam przeniesie w 23 minuty. Nie mogę się doczekać. Natomiast wracając do głównego wątku w tym momencie i bardzo często robiąc takie kampanie, my stawiamy fanpage, które ja nazywam pustostanami. W tym sensie, że po prostu jest postawiony fanpage, który nazywa się jak deweloper bądź
Match Osiedle. On ma 3 posty wrzucone tak w sumie to dla beki, żeby było wiadomo, że coś tam jest na tym fanpage'u. Zrobione cover foto, awatar i szluz. I nikt do tego fanpage'a więcej nie wraca, chyba że potrzebuje odpowiedzieć na wiadomość bądź komentarz. Natomiast jedynym sensem jego istnienia jest to, że jak już ktoś zajrzy, to zobaczy jakieś właśnie 3 posty typu inwestycja ruszyła, zapraszamy, a przede wszystkim puszczamy z niego reklamę. I okazuje się, że wiesz, robiłem jakiś taki test, gdzie dla jednego z deweloperów regularnie prowadziliśmy komunikację na pewnej inwestycji X, a na inwestycji Y tego nie robiliśmy i po prostu puszczaliśmy same reklamy, bo byłem ciekawy, czy wiesz, czy ludzie wchodzą na fanpage, sprawdzają komunikację i ma to jakiś wpływ na to, czy będą chcieli się skontaktować z deweloperem bądź nie. I okazuje się, że nie ma żadnego. I puszczanie się nad komunikacją w obrębie deweloperów przestało mieć znaczenie. I my od tej pory skupiamy się wyłącznie na działaniach czysto prosprzedażowych, na generowaniu leadów, czyli reklamach płatnych w ten lub inny sposób. Oczywiście część reklam ma takie znamiona, że wygląda jak komunikacja, czyli puszczasz na przykład komuś na początek film o osiedlu, dopiero później zachęcasz go do kupienia mieszkania, ale to jest bardziej kwestia jakiejś ścieżki konwersji, którą sobie zaplanujesz, czy lejka, który sobie zaprojektujesz. Natomiast nie ma to już nic wspólnego w zasadzie, że którym prefabrykatem do budowy naszych fundamentów jesteś, nie? Przepraszam, że jestem taki złośliwy, ale bawią mnie niesamowicie te formaty. Jak widać, Zuckerberga mniej, skoro postanawia je wyciąć. Więc, wracając do twojego pytania, tak, uważam, że spora część biznesów może totalnie przestać się przejmować komunikacją w tym momencie. Myślę nawet, że w świetle zmian na fejsie to, co jest dobre, to, że ludzie, mam nadzieję, zaczną publikować rzadziej. Bo do tej pory było tak, Facebook obcina zasięgi, to publikujmy częściej, haha, dodajemy 2 do 2 i mamy w tym momencie większy zasięg profit. No teraz tak nie będzie, to się będzie mijało z celem, bo jeszcze będzie nas wtedy Facebook ubijał. Więc może jak ludzie będą publikowali rzadziej, to będą publikowali ciekawsze rzeczy. Może jest takie założenie Facebooka za tym stojące. W sumie trochę mniej pracy w tym momencie. Natomiast to się będzie wiązało z tym, że po prostu będą musiały pójść większe budżety w kierunku reklamy na Facebooku, która stanie się, i to z góry powiem od razu, droższa, bo im będzie więcej chętnych, tym trudniej będzie po pierwsze trafić do swojej grupy, przebić się i po prostu będą cięższe czasy, jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku. Natomiast no, nie każdy musi się tym fanpage'em przejmować. Jest to zależne od rodzaju biznesu. Mm-hmm. No to skoro Facebook z jednej strony zabiera nam pewne możliwości, to powinien tak, gdyby był sprawiedliwą temidą, która tutaj waży rację, powinien nam drugą ręką coś dać. Powinien nam dać większe, lepsze możliwości reklamowe niż do tej pory, po to, żeby jednak umożliwić firmom przeznaczenie choćby tego budżetu, który wcześniej szedł na obsługę fanpage'a i budowanie zasięgu organicznego, na jakieś bardziej efektywne formy reklamowe. Czy rzeczywiście tak jest? Czy faktycznie za tym ograniczaniem fanpage'y idzie jakiś postęp w dziedzinie reklam? Mhm. A wiesz co, jeszcze sobie pozwolę na chwilę wbić się w narrację i wrócić do poprzedniego wątku, bo wydaje mi się, że trochę nam zabrakło takiej podsumowującej myśli. Ja bym powiedział w ten sposób, że czy fanpage'em należy się przejmować, to jest zależne od tego, jakie masz cele biznesowe oczywiście. Natomiast to, czym się należy przejmować w kontekście tych wszystkich zmian, to jest, jakie inne elementy ekosystemu Facebooka wykorzystać do efektywnej komunikacji z moją grupą. Mhm. I to może być na przykład stories, tak jak powiedzieliśmy, bo to jest jeden z elementów facebookowych. To może być grupa. Ja jestem wielkim fanem grup, bo grupy się obecnie w miarę szybko budują i są w sumie mniej obsługowe niż fanpage. Bo na fanpage'u nie zadzieje się nic, dopóki ty nie wyjdziesz z inicjatywą. W sensie, no nikt inny nie będzie publikował. Na grupie jesteś w stanie zaglądać do niej dużo rzadziej, bo ludzie sami między sobą będą sobie zadawali pytania i odpowiadali na nie i ty możesz się tylko włączać. A to mogą być również boty na Messengerze na przykład, które, jeżeli twoim celem jest na przykład docieranie ze swoimi wpisami na blogu, tak jak chyba ty, Marku, ostatnio zrobiłeś i ja również, to zbudowanie własnej listy, ciężko powiedzieć mailingowej, ale messengerowej listy w tym momencie, tak, której będziesz te rzeczy wykorzystywał. Więc Facebook ma coraz więcej własnych narzędzi, które są czymś więcej niż tylko sam fanpage. Może się okazać, że będziesz w stanie prowadzić efektywną komunikację wyłącznie na grupie, wyłącznie w messengerze, wyłącznie w stories, kto wie. Na taki przypadek czekam i bardzo chętnie bym takiego case'a, skutecznego case'a zobaczył. Więc należy po prostu zacząć trochę myśleć szerzej niż samym fanpage'a, także tymi innymi możliwościami. I teraz wracając do opcji reklamowych. Z mojej perspektywy świat reklamy na Facebooku i świat komunikacji na Facebooku to są już dawno dwie totalnie rozdzielone drogi. W sensie
One są prawie że niezależne, poza tym, że musisz mieć fanpage'a, żeby te reklamy w jakiś sposób szykować. I możesz po prostu promować komunikaty, które puszczasz na fanpage'u, żeby miały większy zasięg czy większe zaangażowanie. No to tak naprawdę jesteś w stanie prowadzić reklamę na Facebooku totalnie niezależnie od tego, co dzieje się w świecie komunikacyjnym. Więc to jest osobna umiejętność. W sumie osoby, które zajmują się tylko komunikacją, mogą się nie odnaleźć w świecie reklamy, bo działa on odrębnie. Bliżej mu, myślę, do AdWordsów niż w tym momencie do komunikacji ekosystemu facebookowego, bo pewne rzeczy da się tam przenieść, a pewne działają nieco inaczej, choć nadal dość podobnie. I rzeczywiście Facebook bardzo mocno ostatnio pracuje nad różnymi funkcjami reklamowymi, ale czy ten rozwój jest aż tak dynamiczny, żeby nam zastąpić pewne rzeczy? Nie sądzę. Szczególnie, że Facebook zbudowany jest w ten sposób, że te opcje, które są dostępne na pierwszy rzut oka, to są przeważnie te, z których właśnie nie należy korzystać. Gdybym miał takie najważniejsze zmiany wymienić, no to ostatnio jest dużo zmian czysto dotyczących interfejsu. Czyli na przykład usunięto coś takiego, co się nazywa Power Editorem, które było narzędziem dość zaawansowanym do tworzenia reklam, w sensie nieco inaczej działającym, ale usunięto, on po prostu stał się częścią menadżera reklam, czyli teraz to jest inaczej nazwana opcja, lekko inaczej działająca, ale dalej to samo. Facebook będzie pracował, myślę, że to jest najbardziej warto obserwować, nad nowymi tak zwanymi grupami niestandardowych odbiorców, czyli docieraniem do osób, które wchodziły w interakcję z jakimiś treściami. Już teraz na przykład, to jest ciekawostka, są wprowadzane na zachodzie tak zwane grupy dwell time, czyli grupy, które ludzi, którzy na przykład choćby na chwilę zatrzymali się, przeglądając newsfeeda na twojej treści bądź reklamie. Bo do tej pory dało się zrobić na przykład grupę odbiorców spośród osób, które wchodziły w interakcję z twoją reklamą albo postami w ciągu ostatniego tygodnia. Czyli ktokolwiek tam skomentował, udostępnił, polajkował, mogłeś do niego dotrzeć z kolejną reklamą, w tym momencie już bardziej precyzyjną. Teraz wystarczy, że ktoś przeskrolując newsfeeda zatrzyma się, nie kliknie, pojedzie dalej, a ty będziesz mógł na przykład tylko takich ludzi sobie wyciągnąć. Ale moja ulubiona zmiana, którą najmocniej bym chciał teraz polecić, to jest paradoksalnie automat, których nie lubię, ale nowa funkcja zarządzania budżetem w kampaniach. Ostatnio pojawiło się coś takiego, że inaczej powiem. Do tej pory budżetem na Facebooku zarządzało się na poziomie zestawów reklam. I dalej oczywiście można to robić. Czyli na przykład zestaw reklam, dla uproszczenia zawsze mówię grupa docelowa. Masz sobie 5 różnych grup docelowych, nie wiem, przedsiębiorcy, marketerzy, blogerzy i tak dalej. Na każdego chcesz wydać 100. I teraz puszczasz sobie te 3 reklamy po 100 i w sumie nie bardzo masz wpływ na to, na przesuwanie tych budżetów. Musisz to robić ręcznie. Więc jeżeli reklama do blogerów działa dobrze, a do marketerów słabo, to jeżeli się nie skapniesz w porę, to tego nie przesuniesz. Więc musisz bardzo dużo tam grzebać przy tych kampaniach ręcznie. Natomiast teraz Facebook wprowadził możliwość optymalizowania budżetu, jak on to nazywa, na poziomie kampanii. Działa to w ten sposób, że mając 3 grupy docelowe, dajesz Facebookowi 300 zł i mówisz mu rób jak chcesz. I on obserwuje w tym momencie, która grupa klika częściej, zapisuje się na webinary częściej, zależy co promujesz w tym momencie, a która mniej. I on za ciebie automatycznie ten budżet przesuwa. Do tej pory takie rozwiązanie było dostępne tylko dla narzędzi zewnętrznych, teraz stało się częścią samego ekosystemu Facebooka i o ile przeważnie automaty facebookowe działają raczej kieprawo, o tyle ta funkcja, bo testuję ją obecnie w kilkunastu kampaniach, póki co działa dobrze. Więc gdybym jakąś jedną nowość facebookową miał przede wszystkim do przetestowania ludziom polecić, to byłaby to właśnie automatyczna optymalizacja budżetów na poziomie kampanii, bo tak to się chyba nazywa fachowo, jak takim długim, okrągłym zdaniem. Wybrzmiało to gdzieś w twojej wypowiedzi, ale pamiętam, że mówiłeś też o tym bardzo wyraźnie w swojej prezentacji na Isle of Marketing, że jeżeli Facebook jakąś opcję zaleca do użycia, to zwykle nie powinno się z niej korzystać. Czy możesz podać jakieś przykłady? Bo myślę, że jeżeli ktoś jest doświadczony tak jak ty, to już są to dla niego rzeczy oczywiste, ale dla ludzi, którzy zaczynają z reklamą na Facebooku i nie mają z nią do czynienia na co dzień, no to te zalecane opcje, no wydawać by się mogło, są dobre. Więc gdzie konkretnie są te zalecane opcje, od których lepiej trzymać się z daleka? Jak najbardziej, już tłumaczę. Czy pierwszą taką rzeczą dla osób, które totalnie nie mają doświadczenia z reklamą na Facebooku, no to Facebook zazwyczaj sugeruje nam sponsorowanie postów. I teraz uwaga, sponsorować posty można na 2 sposoby. Można taką reklamę uruchomić z poziomu fanpage'a, a można ją uruchomić z poziomu menadżera reklam, czyli tego osobnego narzędzia służącego już wyłącznie reklamie, który ma dużo więcej opcji niż standardowe sponsorowanie postów. I ustawienie tych reklam, dwóch identycznych, z dwóch tych paneli, da różne wyniki przy różnych kosztach. Przeważnie dużo lepsze, nawet 2 razy lepsze wyniki za mniejsze pieniądze będzie się osiągało
idąc ten krok dalej, czyli uruchamiając sobie tak zwanego menadżera reklam. Nie zawsze. Są branże, w których sponsorowanie postów działa świetnie z poziomu fanpage'a. Natomiast no, z każdą, na Facebooku z każdą rzeczą jest tak, że nie ma reguł ze 100% wykonalnością, ale z powiedzmy taką większościowym prawdopodobieństwem. Więc tak jest w tej sytuacji. Inny przykład to są wszystkie tak zwane ustawienia wskazane bądź automatyczne. Na przykład automatyczny dobór miejsca wyświetlania reklamy. Facebook ma coś takiego, że jeżeli nie chcesz sam decydować o tym, czy reklama ma się wyświetlać na komórkach, czy na komputerach częściej, to on zrobi to za ciebie. Teoretycznie jest to dobre, ponieważ Facebook będzie się kierował kosztem kliknięcia, żebyś miał tych kliknięć jak najwięcej i będzie puszczał tę reklamę tam, gdzie jest taniej. Natomiast należy sobie zadać pytanie, po pierwsze, czy taniej to dla ciebie znaczy dobrze. Bo nie zawsze tak będzie, bo ja najczęściej widzę, że te reklamy, które się klikają drożej, jednocześnie są tymi, które są dużo bardziej skuteczne. Dlatego, że częściej ludzie w tym momencie coś kupują, czy dokonują akcji na stronie, na której mi zależy. I na przykład, jeżeli nie rozdzielisz sobie reklam, czyli zaufasz automatowi pomiędzy urządzenia mobilne, a pomiędzy desktopy, czyli komputery stacjonarne czy laptopy, to uważaj, nawet 80% pieniędzy pójdzie wyłącznie na urządzenia mobilne, bo dla Facebooka jest to częstsze i łatwiejsze miejsce wyświetlania reklam, niezależnie od tego, czy ta reklama będzie skuteczna, czy nie. Po prostu Facebook będzie chciał zgenerować ci jak najwięcej ruchu. I to jeżeli będzie reklama ustawiona na konwersję, gdzie głównym celem Facebooka powinno być optymalizowanie ci reklamy pod zakupy, to on i tak będzie się kierował przy swoim automacie kosztem kliknięcia, a nie konwersją właśnie. Więc takie elementy się bardzo często zdarzają. Podobnie z tym miejscem wyświetlania. Jeżeli ustawisz się automatycznie, no to Facebook sam będzie decydował, czy częściej widzisz reklamę na prawej kolumnie, czy częściej widzisz ją na przykład na newsfeedzie. I teraz Facebook będzie się kierował swoimi tylko znanymi kryteriami, na przykład będzie puszczał reklamę częściej na newsfeedzie, a rzadziej na prawej kolumnie. Tymczasem prawa kolumna jako miejsce wyświetlania reklamy bardzo często jest dużo tańsza, generuje więcej kliknięć i doskonale sprzedaje. Na przykład doskonale sprawdza się w remarketingu. Są firmy, sklepy internetowe, których nie mogę z oczywistych przyczyn powiedzieć, z którymi współpracuję, które puszczają wyłącznie remarketing na prawą kolumnę, bo wtedy on się biznesowo najlepiej spina. Takich automatów jest jeszcze kilka. Jest automatyczne rozliczanie stawek. Na przykład, jeżeli ustawiasz tylko automat, jeżeli chodzi o stawki reklamowe, to okazuje się, że twoja reklama będzie się bardzo często wyświetlała rzadziej. Dlatego, że Facebook, mając do wyboru kogoś, to kieruje się automatem, ergo najniższym kosztem, a kogoś, kto jest gotowy na tak zwaną stawkę ręczną, czyli jest gotowy wydać więcej pieniędzy za kliknięcie, to jeżeli jest duża konkurencja na daną grupę docelową, w tym momencie będzie częściej pokazywał reklamę osób, które mają stawkę ręczną, bo na nich więcej zarobi, więc ty za swoją nawet świetnie przygotowaną reklamą będziesz się wyświetlał rzadziej. Czyli dążę do tego, bo oczywiście mógłbym takich automatów jeszcze wymienić kilka, ale dążę do takiego jednego słowa podsumowania w tym zakresie. Nie mam nic do automatów, w tym sensie, że one bardzo często działają dobrze, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z ich ograniczeń, bo na podstawie tego, jakie automat za nas podejmuje decyzję, możemy później przy analizie wysnuć błędne wnioski. Czyli na przykład odrzucić prawą kolumnę, stwierdzić, że mobile jest dużym, ale nieopłacalnym kanałem ruchu, natomiast on mógłby być świetny na przykład jako taki entry kanał, czyli człowiek taki, który generuje pierwsze interakcje. Możemy stwierdzić na przykład, że w ogóle jakiś placement, czyli umiejscowienie reklamy nie konwertuje, podczas gdy jest inaczej. Albo ostatni przykład automatu, usunąć jakąś kreację jako nieefektywną. Bo na przykład jeżeli Facebookowi w jeden zestaw reklam, tak jak on zaleca, wrzucisz 5 kreacji, to teoretycznie ma świetny mechanizm. Mianowicie taki, który będzie obserwował, która z tych kreacji jest najlepsza i zacznie wyświetlać częściej te, która się ludziom realnie podoba. Natomiast nie wiem, czy wiesz, po jakiej liczbie wyświetleń Facebook podejmuje taką decyzję. Nie mam pojęcia. Po 500. A co to jest 500 wyświetleń? To jest zdecydowanie za mała liczba, ale facebookowy automat już wtedy zaczyna ręcznie sterować wyświetleniami danych reklam. I kreacja, która wie, że za parę godzin mogłaby być najlepszą, jest totalnie wycięta. A w ogóle śmieszna sprawa, tak na marginesie sobie pozwolę powiedzieć, że grzebiąc w tak zwanych regułach automatycznych, czyli tym, jak takimi ustawieniami, które Facebook jakby za ciebie w tym momencie wprowadza zmiany, ale takie, na których tobie zależy. Czyli na przykład ja mówię mu, że zmniejsz koszt kliknięcia albo stawkę, kiedy liczba wyświetleń osiągnie X. Są takie możliwości, że po prostu rzadziej musieć do kampanii dzień po dniu zaglądać. I co ciekawe, kiedy powiesz Facebookowi, żeby na przykład zmniejszył
pieniądze, jeżeli tak zwany współczynnik trafności, czyli ocena reklamy, osiągnie poziom X, to on ci powie, że minimalna liczba wyświetleń reklamy, po których można ją ocenić, to 8000. Nie pozwoli ci puścić takiej reguły, co wcale mu nie przeszkadza w momencie, w którym to on ma za ciebie podjąć decyzję, wyłączyć jakieś reklamy już po 500. Więc Facebook sam sobie przeczy w obrębie własnego panelu. To jest taka ciekawostka na marginesie. No ale tak te automaty niestety działają. Więc wiesz, gdybyś nie był świadomy tego, jak on działa, to w tym momencie stwierdziłbyś, nie, ta grafika jest totalnie bez sensu i kolejne musimy robić na przykład inne. A tymczasem ona za wcześnie przeszła. Mobile jest bez sensu, nie będziemy tam w ogóle puszczać reklam. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze mówię w ten sposób, dając taką prostą poradę. Pierwsze kampanie, kiedy dopiero startujesz, skupiaj się przede wszystkim na tak zwanych zainteresowaniach i metodach targetowania, czyli jak najwięcej czasu poświęć na swoją grupę, czym ma się interesować, w jakim wieku ma być, w jakich lokalizacjach ma być i tak dalej. A resztę pozostaw automatom. Ale kiedy robisz już kolejne kampanie, remarketingowe, bardziej zaawansowane, do porzuconych koszyków i tak dalej, przejmuj stopniowo stery, czyli właśnie baw się stawkami, eksperymentuj z umiejscowieniami, twórz bardzo skomplikowaną taką sieć naczyń połączonych pomiędzy poszczególnymi zestawami reklam, bo wtedy masz już na to czas. Wiesz już, że grupa dobrze reaguje na komunikat, że udało ci się trafić, nie wiem, z kopii, z grafiką i tak dalej, więc możesz eksperymentować, jak te koszty zmniejszyć, czy w ogóle zmienić wyniki za pomocą tych elementów, żeby nie próbować zajmować się wszystkim na raz, bo później się okaże, że w sumie nie wiesz, bo jesteś nowy w temacie, na czym w zasadzie powinieneś się skupić. Trochę mi to przypomina robienie zdjęć, to znaczy możesz używać aparatu fotograficznego w trybie automatycznym i to zdjęcie zawsze wyjdzie. Może ono nie będzie doskonałe, ale będzie poprawne. Natomiast jak się trochę na tym znasz i zaczynasz się bawić parametrami, to jesteś w stanie sprawić, że elementy, które w automacie byłyby niedoświetlone, są doświetlone. Osiągasz dokładnie taki efekt, jaki chcesz. I wydaje mi się, że tutaj no, jest to dosyć dobra analogia do tego, jak można też posługiwać się tymi wszystkimi ustawieniami Facebooka. Tam jest jeszcze jedno, jeżeli mówimy o reklamach, bo ocenia się te reklamy, no widzi się w panelu Facebooka różne parametry, czy to jest, nie wiem, zasięg wyświetlenia, wskaźnik trafności, te wszystkie kolumny, które tam się wyświetlają. I dla osoby, dla której reklama na Facebooku jest ciągle jedną wielką czarną magią, trudno jest podjąć decyzję, takiej osobie trudno jest podjąć decyzję, który z tych wskaźników jest ważny. No tak trochę nazwa wskazywałaby, że wskaźnik trafności to jest coś ważnego na przykład. Zasięg, no to też jest coś ważnego. Wyświetlenia, no w zasadzie też, to wszystko wydaje się ważne. Więc czy potrafisz podać takie wskazówki, które z tych wskaźników są rzeczywiście najważniejsze, którymi należy się w pierwszej kolejności kierować, żeby osiągnąć swój cel? Okej, powiem w ten sposób, że analiza reklam na Facebooku, ich skuteczności, to jest bardzo wielopoziomowa rzecz. Na przykład ja już bardzo rzadko zajmuję się analizą kampanii na poziomie menadżera reklam. Przede wszystkim robię to na poziomie Google Analyticsa. Dlatego, że wówczas mogę po pierwsze dzięki linkom UTM ocenić poszczególne kreacje, a nie tylko całe źródło ruchu. Po drugie mogę sobie oddzielić ruch z Facebooka, który jest na przykład ruchem z mojej grupy, ruchem z mojego fanpage'a, ergo bezpłatnych źródeł, od tych źródeł płatnych. Więc to pierwsza sprawa, czy w ogóle wiesz, osoby, które takie reklamy puszczają, wiedzą, czym są linki UTM i jak je konfigurować. I wówczas na przykład to mogę to. Powiedzmy tylko bardzo krótko. Linki UTM, chodzi o to, że jesteśmy w stanie dokleić do linka taki kawałek kodu, który daje Google Analytics bardzo szczegółową informację, na przykład jaka to była reklama, gdzie ona została wyświetlona, jaka kampania. Takie dane, które pozwalają posegmentować ten ruch na bardzo, bardzo drobne kawałki i na poziomie no wręcz poszczególnych reklam, konkretnych postów, które wyświetlamy na Facebooku, określić skąd ten człowiek do nas trafił albo człowiek, który u nas kupił, skąd on do nas przyszedł. Dokładnie tak, sam bym tego lepiej nie ujął. I teraz jak wygląda wówczas analiza? Analiza wygląda wówczas tak, że ja na przykład widząc reklamę, której jedynym celem jest aktywność pod postami, mogę później zobaczyć, że człowiek, który wszedł z tej reklamy, której celem była liczba komentarzy, trochę sobie po stronie połaził, za dwa dni wrócił i coś kupił. I mogę na przykład zobaczyć paradoksalnie, że z takiego sponsorowanego posta mam więcej zakupów niż ze starannie cyzelowanej dużej reklamy. Miałem kiedyś takiego klienta, bardzo specyficzna branża, były to, trzymaj się, pościele 3D.
Różne są gusta. I powiem Ci, że tam żeśmy zaprzęgli cały nasz cudowny archipelag działań reklamowych, różnego rodzaju, wiesz, zaawansowane remarketingi po czasie na stronie, częstotliwości odwiedzin, no w ogóle cuda, wianki i dzikie węże. I nic nie działało. Po prostu nic. Inaczej, to sprzedawało, ale sprzedawało nie cost effective, w sensie po prostu to przewyższało zysk z danych produktów. Po czym okazało się, że najlepiej działało wyłącznie sponsorowanie postów. I to jak najszersze, jak najdziwniejsze. Dlatego ja mówię, że nie jestem przeciwnikiem sponsorowania postów i że są takie branże, takie specyficzne działalności, na przykład dropshipping jest tego dobrym przykładem. Czyli ty wiesz, kup zegarek, płacisz tylko za koszty wysyłki, zegarek jest za darmo. Czyli taki amerykański model biznesowy, bardzo często na Facebooku obecny, który notabene też będzie przez Facebooka wycięty niedługo, bo Facebook tego nie lubi. Więc jak ktoś planował wejść w taki biznes, to niech się zastanowi dwa razy. Nie? Tutaj Jabłoński już trzeka. Ale wracając, i okazało się właśnie, że tylko ze takich sponsorowanych postów było bardzo dużo sprzedaży w tym momencie, bo wystarczyło zbudować visibility, jak największy zasięg. To się przekładało na zyski. Więc taka prawdziwa analiza kampanii to powinna być analiza nie jednostkowych, wiesz, reklam czy kampanii, tylko wielosegmentowych, wieloetapowych kampanii, gdzie realnie możemy ocenić po pierwsze realny koszt pozyskania usera, czy użytkownika, czy klienta, nie tylko per jedna reklama, ale per cała kampania, na przykład miesięczna. No ale to są rzeczy na, wiesz, osobny wykład czy spotkanie. Natomiast na co patrzeć w kontekście tego, jeżeli chcemy w ogóle zobaczyć, czy reklama, którą puściliśmy, ma jakikolwiek sens. I tu się odniosę do tych kilku elementów, które podałeś, bo to rzeczywiście jest dobry punkt wyjścia. Po pierwsze, tak zwany współczynnik trafności. Coś, co jest widoczne na poziomie pojedynczej reklamy, bo właśnie pojedynczej reklamy dotyczy. To jest wskaźnik od 1 do 10, który mówi Ci, jak Twoja reklama jest odbierana przez społeczność facebookową. Wiele osób się na nim bardzo mocno fiksuje i zachęcałbym, żeby tego nie robić. Dlaczego? Po pierwsze, to wynika z faktu, w jaki Facebook ocenia reklamę. Facebook patrzy, czy Twoja reklama się podoba, przez pryzmat kilku rzeczy. Po pierwsze, czy jest klikana. Jaki ma tak zwany wskaźnik CTR, przeklikiwalności reklamy. Jeżeli ma na poziomie procenta, to już jest moim zdaniem w porządku, bo na Facebooku większość ma tak właśnie w okolicy procenta, aczkolwiek są takie branże, na przykład pracuję z Instytutem Matki i Dziecka, gdzie poziom klikalności jest na poziomie 9%. No ale to jest taka kategoria parenting, więc tam wszystko wrzucić się ludziom podoba w tym momencie, z całym szacunkiem. Po prostu dużo generuje interakcji i dyskusji, tak? To jest chodliwy temat. A są takie branże, gdzie 0,5 to jest szczyt marzeń, na przykład data center, jakieś hardkorowe tematy informatyczne. Tam w ogóle jak jest wow, jak coś jest na poziomie 0,5%. Tacy ludzie po prostu nie lubią dużo klikać. No ale wracając. Ten wskaźnik jest właśnie na poziomie po pierwsze liczby kliknięć w reklamę, a po drugie, i to jest najważniejsze, komentarze, lajki, udostępnienia. I teraz, jeżeli masz branżę taką jak parenting właśnie, to dużo ludzi będzie to klikało, że lubi to. Ale jeżeli robisz reklamę, nie wiem, tranzystorów albo traktorów, to ciężko pod tym zobaczyć dużą liczbę komentarzy czy dyskusji typu hej, fajny tranzystor, nie? No nie ma takich rzeczy. I Twoja reklama wówczas będzie miała niższy wskaźnik trafności. Natomiast na co on ma realnie wpływ? Ano na dwie rzeczy. Po pierwsze na koszt reklamy. I rzeczywiście jest tak, że im wskaźnik mniejszy, tym koszt jednostkowy per kliknięcie będzie droższy. Natomiast to się nie zawsze ma znaczenie. Bo jeżeli sprzedajesz drogie serwery, czy drogie tranzystory albo traktory i będziesz miał wskaźnik na poziomie 4-5, przez co droższe kliknięcie, no to w tym momencie i tak Ci się to zepnie, prawda? Bo Tobie już te 3 złote czy 2 złote różnicy przy tak wysokich, drogich produktach no, nie jest tak istotne. Drugi element, na który to ma wpływ, to na zasięg reklamy. Czyli rzeczywiście Facebook, dążąc do tego, że reklamy mają się ludziom podobać, na Facebooku ma się ludziom fajnie siedzieć w tym momencie, będzie częściej pokazywał te reklamy, które mają współczynnik trafności wyższy. Z mojej perspektywy więc na razie nie jest to aż nie wiadomo jak decydujący czynnik, natomiast gdybym miał strzelać, założyłbym, że w świetle tych zmian, które teraz Facebooka dotkną i dotknęły, on będzie coraz istotniejszy, bo dużo ludzi na reklamę na Facebooku się rzuci jako ostatni bastion walki o zasięgi i w tym momencie Facebook będzie musiał nad dużo większą liczbą podmiotów jednocześnie pracować i rola wskaźnika może wzrosnąć. Ale póki co jeszcze bym się nad nim aż tak nie fiksował. Drugim tym wskaźnikiem, który trzeba obserwować, jest właśnie CTR, bo on nam sobie mówi najwięcej. Naszym celem jest, żeby ludzie w reklamę klikali w tym momencie, żeby przechodzili na stronę, tym podobne elementy. Więc CTR jest takim wskaźnikiem, który można obserwować. Ja zawsze mówię, w okolicach procenta jest ok. Im większy, tym lepiej oczywiście. I to nam daje bardzo ładny wskaźnik, bo jeżeli widzimy, że reklama ma niski CTR i niski współczynnik trafności, to wniosek dość prosty, który możemy wysnuć, jest, reklama jest niedopasowana do grupy.
A jeżeli ma wysoki współczynnik trafności, wysoki CTR na przykład, a dalej nie sprzedaje, to być może problem tkwi w produkcie, może problem tkwi w stronie internetowej, może mówimy w reklamie coś, obiecujemy coś, czego później nie spełniamy już na stronie internetowej, bo też coś, o czym wielu ludzi zazwyczaj zapomina, to że no nie wszystko reklama jest w stanie zrobić. Nic nie zabija złego produktu tak dobrze, jak dobra reklama. To jest stare powiedzenie, które bardzo lubię, bo może się okazać, że problem jest w ofercie i w produkcie, a nie w samym tym, jak skonstruowany jest komunikat reklamowy. To są takie dwa elementy, które bym obserwował. Później są oczywiście wskaźniki już czysto wynikowe, czyli facebookowe reklamy na konwersje, na leady czy na kliki pozwalają nam porównywać między sobą już poszczególne rzeczy, czyli ile było zakupów z danej reklamy, ile leadów z niej wpadło, ile niestandardowych różnego rodzaju zdarzeń. Natomiast te trzy główne wskaźniki to zawsze będzie właśnie zasięg, czy jest wysoki, czy niższy, która reklama osiąga większy. Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego w tym momencie. Czy kreacja jest lepsza, czy produkt jest fajniejszy w tym momencie. Po drugie właśnie współczynnik trafności, czy reklama się ludziom podoba, ergo Facebook będzie ją wyświetlał i produkt jest dopasowany, że ta grupa reaguje dobrze na tę konkretną reklamę. I CTR jako już ten wskaźnik, który jest oderwany od lajków i komentarzy, czyli rzeczywiście być może reklama nie jest jakaś adorowana przez użytkowników, bo niewiele osób w nią klika, ale niewiele osób ją lajkuje czy komentuje, ale ludzie w nią realnie klikają w tym. Mam dla ciebie jeszcze jedno takie pytanie podsumowujące i po tym, co powiedziałeś, w zasadzie sam mógłbym na nie odpowiedzieć, ale ciekawy jestem, czy ta twoja odpowiedź będzie taka jak moja. Gdybym miał wolne pół godziny i chciał je spędzić na Facebooku, ale w taki sposób, żeby moja marka na tym skorzystała, to co powinienem zrobić? A reklamowego czy komunikacyjnego? Wszystko jedno. To jest bardzo ciężkie pytanie w tym momencie. Pół godziny to jest mało, jeżeli chodzi o zrobienie czegoś na Facebooku. Ja powiem tak. Załóżmy, że masz zainstalowany cały archipelag facebookowy związany z reklamami, czyli masz grany pixel, masz go na jakieś zdarzenia, czyli jesteś tym bardziej zaawansowanym Facebook marketerem, który szuka już jakichś konkretnych elementów, które może zrobić. Ja zacząłbym od wygenerowania tak zwanych grup podobnych odbiorców, bo one mogą się mniej więcej 20 minut tworzyć, od wszystkich możliwych Twoich aktywów. Dla uproszczenia, grupy podobnych odbiorców to są takie grupy, które tworzą się w oparciu o dane, które dostarczasz Facebookowi albo które on ma. Na przykład tworzy ludzi podobnych do Twoich fanów, ludzi podobnych do Twojej listy mailingowej albo ludzi podobnych do ruchu na Twojej stronie w tym momencie. I teraz pewną kombinacją alpejską, którą zawsze polecam, jeżeli chodzi o pierwsze reklamy, gdzie człowiek chce puścić coś w miarę bezpiecznego, co powinno się dobrze klikać, to jest ustawienie reklamy na następującą grupę. Na przykład ludzie podobni do mojego ruchu na stronie i znajomi moich fanów jednocześnie. Da się coś takiego na Facebooku ustawić, bo wówczas grupa będzie miała 150 tysięcy, bo taka jest najczęstsza wielkość grupy podobnych. Zetnie się sobie do poszczególnego miasta, na przykład Warszawy, więc zrobi się z tego jakieś 50 tysięcy. A robiąc z tego znajomych swoich fanów, zakładając, że masz fanpage'a powyżej 1000, zrobi się z tego jakieś 20 parę tysięcy. Oczywiście liczby są mocno szacunkowe, ale chodzi po prostu o to, że ta grupa się trim, ona się docina w tym momencie do, tak, do tej właściwej zawęża grupy. Zawęża, tak, mówiąc bardzo, bardzo fachowo, tak jak to Marek zwykł robić, a nie ja w tym momencie. I to jest taka w miarę bezpieczna grupa na początek, gdzie chcesz po prostu sobie przetestować, jak twój komunikat się sprawdza. To ludzie podobni do twojej listy mailingowej albo do twoich fanów na Facebooku, bo to może każdy zrobić bez żadnego wgrywania kodów i jednocześnie znajomi twoich fanów. To są osoby, które mogą mieć najbliższą korelację z twoimi obecnymi odbiorcami. I na takie osoby puściłbym reklamę. Czy jej celem będą polubienia strony, czy zasięg jakiegoś posta, czy ruch na stronę, albo sprzedaż? To już jest kwestia tego oczywiście, co ktoś chce zrobić, ale to bym właśnie ja zasugerował. Teraz możesz się podzielić swoim tipem, za czym ja bardzo byłem obok. Znaczy, nie, zaraz powiem, natomiast powiedziałeś puścić reklamę na przykład na polubienia strony, a w kontekście tego, co się dzieje z fanpage'ami, jest w ogóle jeszcze sens puszczać reklamy na polubienie strony? To jest bardziej skomplikowana kwestia niż się wydaje w pierwszej chwili, więc po pierwsze... Okay. Po pierwsze, wskaźnik polubień strony jest wskaźnikiem już nieco ukrytym. Zwróć uwagę, kiedyś to była bardzo duża i mocno wyraźna, wyeksponowana liczba na profilu. Obecnie już tak nie jest. Obecnie ona jednak jest dość ukryta, mała, z boku, taka sama jak liczba aktywnych i tak dalej. Dążę do tego, że Facebook jakby sam mówi, że nie jest to najważniejszy wskaźnik na planecie. Ale z drugiej strony dochodzi aspekt czysto psychologiczny. Czyli gdybyś wszedł na stronę, nie wiem, niech to będzie mBank i zobaczyłbyś, że ma 1000 fanów, to prawdopodobnie uznałbyś, że albo to jest jakiś ściewo fanpage, coś się podszywa i tak dalej. Na poziomie lokalnego biznesu zawsze mówię tak, jak najszybciej dobij do 1000 fanów.
Po 300-400 można ze znajomych zdobyć albo jakimiś elementami. I to wygląda biednie, to po prostu źle wpływa na twoją markę. Ale jak przebijesz 1000, jesteś już czterocyfrowy, to jest w porządku. I to, czy masz 1200 czy 1700, zerowa różnica z mojej perspektywy w tym momencie. Jesteś już w pewnym elitarnym klubie osób, które przebiły liczbę X. Więc bardziej chodzi o pewną wrażeniowość. Tak ze stroną internetową. Wchodzisz na stronę internetową, jak wygląda jak sprzed 10 lat, jak strona z ZUS-u, to jakie masz wrażenie na temat tego, jak ta firma czy instytucja działa? Ano, że biedne. I podobnie jest z fanpage'em. Jeżeli wchodzisz na fanpage i wracając do pytania, które padało dużo wcześniej, jest to jakaś marka, która do tej pory bazowała na zaangażowaniu i widzisz, że ostatni post jest sprzed miesiąca, na komentarze nie ma odpowiedzi, jakieś tam posty zostają bez reakcji w tym momencie i właśnie, że fanpage wygląda brzydko, ma kiepskie grafiki, no to mimo, że nie jest to oczywiście błędne, gdybyś się jest to błędne i gdybyś się nad tym zastanowił, to byś takie myślenie sam u siebie rozmontował, to z góry założysz, że aha, kiepski fanpage to pewnie i firma kiepsko działa, tu nie odpowiadają, to pewnie i tam nie odpowiadają. Mhm. Więc w tym momencie myślę, że ta liczba sama w sobie ma pewne znaczenie już bardziej czysto wrażeniowe niż na poziomie Facebooka. Na poziomie biznesowym to jeszcze może być istotne o tyle, że jeżeli prowadzisz markę, która wiesz, intensywnie sprzedaje i tak dalej, to po pierwsze jest pewna rzecz, o której mało ludzi wie, że to, ile razy osoba dziennie może zobaczyć twoją reklamę, jest zależne od tego, czy jest twoim fanem, czy nie. Osoba, która nie jest twoim fanem, może zobaczyć twoją reklamę maksymalnie 3 razy dziennie, osoba, która nim jest 6 razy. Więc to jest czysto biznesowy wskaźnik. No i po drugie, fani, twoi właśnie fani, jako grupa docelowa reklam jest jedną z najtańszych i w przypadku dużej liczby biznesów też najskuteczniejszych po prostu. Jak już ktoś tym fanem został, to jest to ok. Natomiast pytanie inne, że tak sobie sam kolejne zadaję. Sorry Marek, że stałeś się chwilowo zbędny. Skocz sobie kawę zrobię, powiedz ile będziesz mówił, czy zdążę. Sprowokowałeś mnie. Natomiast ja bym powiedział tak, że na gołe polubienia, zakładając, że pewną sensowną liczbę fanów już mamy, reklamy bym nie puszczał. Konsekwencją każdego rodzaju reklamy na Facebooku jest zdobywanie fanów. Jeżeli masz reklamę na ruch, ktoś się zainteresuje, to i tak człowiek kliknie te lubię to w tym momencie, podobnie z aktywnością. Jak kierujesz na polubienia strony, to docierasz do osób, które lubią lubić stronę. Ale jak ktoś sam siebie podejmie decyzję, że chce ciebie obserwować, mimo że reklama dotyczyła czegoś innego, to jest to dużo bardziej wartościowy użytkownik, który w dłuższej perspektywie przyniesie ci prawdopodobnie lepszy zwrot z inwestycji. Więc w gołą reklamę na polubienia bym od pewnego poziomu już nie inwestował, natomiast to nie oznacza, że fani sami w sobie nie są istotni, bo jest to bardzo wdzięczna grupa docelowa. Jasne. No to teraz ja ci powiem, jak ja bym odpowiedział na to pytanie. Moim zdaniem te pół godziny powinno się poświęcić na nauczenie się czegoś więcej o reklamie na Facebooku, czyli jakby przejście o jeden krok do przodu w stosunku do tego, w stosunku do miejsca, w którym jest się dzisiaj. Czyli jeżeli nie wiem kompletnie nic, no to czytam coś takiego dla bardzo, bardzo początkujących. Jeżeli jestem na tym dalszym etapie, mam piksel i tak dalej, no to staram się dowiedzieć czegoś więcej, żeby z niej efektywniej skorzystać, bo nawet biorąc pod uwagę twoje słowa dotyczące tego, że są biznesy, w których ciągle to organiczne budowanie społeczności ma sens, to wszystkie zmiany na Facebooku, które zachodzą na przestrzeni ostatnich lat, wskazują na to, że to organiczne budowanie społeczności i organiczny zasięg staje się coraz mniej efektywny, wymaga coraz więcej wysiłku, coraz więcej zaangażowania, pomysłowości, kreatywności, a efekty są coraz słabsze. Więc tak, ja ci muszę dać wejść słowo, bo nie chciałbym, żeby ktoś, słuchając tego fragmentu, do którego się odnosisz, wyszedł z założenia, że ja uważam, że da się działać organicznie na Facebooku. Jest wręcz przeciwnie. Ja uważam, że w dzisiejszych czasach działanie wyłącznie organiczne albo głównie organiczne jest niemożliwe. Zbudowanie fanpage'u od zera, bez pewnych nakładów finansowych. Oczywiście znów zależne od branży, tak? Fanpage z memami zbudujesz sobie, nie ma problemu. Ale mówimy tu o jakimś normalnym biznesie, który nie zajmuje się kontrowersjami, czy nie publikuje prowokujących treści. Reklama na Facebooku jest już niezbędna i te nakłady będą musiały być coraz większe. Dlatego, że wszystkim stawki wzrosną. One rosną regularnie oczywiście i tak samo jak rosną przy świętach czy jakichś różnego rodzaju doniosłych okazjach. Natomiast po prostu coraz więcej osób będzie zainteresowanych tym tematem właśnie z uwagi na to, jakie zmiany są wprowadzane i jak zasięgi są ścinane. Więc jeżeli kiedyś byłby dobry punkt na rozpoczęcie nauki reklamy na Facebooku, to właśnie now is the time. Teraz jest ten etap, żeby jeszcze w miarę szybko, bezproblemowo w to wejść i wykorzystać te resztki dobrych stawek, bo niestety będzie coraz drożej. No to dobra, to w takim razie ja też lecę już tutaj nauczyć się czegoś o reklamie na Facebooku. Bardzo serdecznie ci dziękuję, bo no myślę, że te zmiany są na tyle duże i na tyle też
no przerażające to może za duże słowo, ale takie przytłaczające część osób siedzących na Facebooku, tyle nowych rzeczy się pojawia, których trzeba się nauczyć, że mimo tego uspokajającego tonu, który miałeś na początku, no myślę, że jednak im dalej w las, tym więcej drzew. Im bardziej ten algorytm będzie się zmieniał w ciągu kolejnych tygodni i miesięcy, tym bardziej będziemy się czuli jako ludzie działający na Facebooku i próbujący gdzieś ten organiczny zasięg jeszcze wycisnąć. Zaszczuci gdzieś jacyś tacy zagubieni, no bo to jest trochę, tak jak mówisz, no nie da się już działać tylko i wyłącznie organicznie. To jest trochę jak mówienie po prostu do głuchego. No co z tego, że ty tam stajesz na głowie i dajesz z siebie wszystko, kiedy po prostu do ludzi to nie trafia. Jeżeli drzewo spada w puszczy i nikt go nie słyszy, to czy ono naprawdę spadło, jak to mówił jeden z filozofów, prawda? Więc no, trzeba będzie walczyć o te dotarcie cały czas. Natomiast masz rację, ja nie chciałem straszyć, wiesz, bo powstało bardzo dużo artykułów. Trochę się zrobiło z tym tematem jak z RODO. Tomasz Palak, z którym miałeś rewelacyjny odcinek, też uspokajał w kontekście RODO, prawda? Tak. Że no okej, to będą daleko idące zmiany, ale w sumie to będą zmiany na plus i tak dalej. Nie jestem w stanie z ręką na sercu powiedzieć, że zmiany będą na plus na Facebooku, bo na pewno nie będą. One nigdy nie są na plus dla nas, takich zwykłych ludzi. Po części, jak sobie mówiliśmy wcześniej, sami jesteśmy im winni, ale też uważam, że po pierwsze będą stopniowe, po drugie nie wywrócą wszystkiego do góry nogami. A po trzecie, po prostu trzeba będzie jak zawsze się przystosować, bo to nie są pierwsze tego typu zmiany, więc na pewno pojawią się metody, żeby sobie z tym wszystkim radzić. Świetnie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Chcesz dodać swój komentarz albo posłuchać innych odcinków? Zajrzyj na maławielkafirma.pl.